Pandemia w wielu środowiskach przyspieszyła cyfryzację i, i, i w ogóle tempo, które zostało narzucone tą cyfryzacją, spowodowało, że e, wiele systemów e, zostało przeniesionych do świata cyfrowego, aplikacji, te, które. Były, były wykorzystane do tego, żeby y, ciągłość działania biznesowego firm była zachowana. I oczywiście tempo działania jest często złym doradcą przy y, zachowywaniu y, standardów i dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa, i to spowodowało, że w y, świecie cyfrowym pojawiło się wiele nowych, ciekawych zasobów, które y, znalazły się w zainteresowaniu atakujących. Dobrze zrealizowane home office, czyli ogólnie systemy dostępu zdalnego nie rozszczelniają sieci, bo jest to dzisiaj tak naprawdę standard projektowania sieci. Trzeba sobie też zdawać sprawę, że jeżeli rozmawiamy o sieciach korporacyjnych, to sieci te od dawna nie są ani przywiązane geograficznie, ani fizycznie do jednego miejsca, tylko one są tak naprawdę wielomiejscowe. Ponadto wiele firm wykorzystuje środowiska chmurowe, więc tak naprawdę dostęp zdalny i zasoby zdalne to jest dzisiaj. Tak naprawdę, rzeczywistość działania wielu organizacji. Więc w szczególności home office nie jest tutaj y, wyjątkiem, y, i po prostu wyzwaniem jest stosowanie dobrych praktyk. Jest wiele dobrych rozwiązań, które ten home office y, potrafią zabezpieczyć. Firmy, żeby mogły się bronić, muszą. W pierwszej kolejności zastosować filozofię poznania samego siebie, czyli świadomość na temat środowisk, które chronimy. Mówiąc o środowiskach, mam na myśli systemy, aplikacje, sieci i użytkowników, oraz zrozumieć, co, co tak naprawdę jest ich celem ochrony w cyberprzestrzeni. Bo trochę inaczej chronimy, jak, jak firmy chronią się, jeżeli chronią na przykład informacje wrażliwe, a inaczej, kiedy istotą działania jest ochrona dostępności czy też w ogóle ciągłości działania e, firmy. I teraz, mając tak naprawdę to, ten poziom uświadomienia, możemy dobierać środki różnego rodzaju związane z zarządzaniem, z technologiami, z szkoleniem pracowników e, i tutaj dobór e, powinien być dopasowany do poziomu e, aktualnego e, wdrożenia e, systemów cyberbezpieczeństwa i procesów.